Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj przenosimy się do Łodzi, ale nie do Widzewa, tylko do ŁKS-u Łódź. Sytuacja w ŁKS-ie, obecna sytuacja jest bardzo zła, jest dramatycznie zła. A to dlatego, że ŁKS zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Prezent od sponsora kanału Betfan. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujesz bonus nawet do 200%. Wpłać 150, a zagraj za 450. 10 punktów ugranych w 18 meczach. Do tego miejsca gwarantującego utrzymanie jest strata aż 9 punktów. To naprawdę sporo. Można powiedzieć, że w Łodzi, w ŁKS-ie przydałby się Tom Cruise, który tam potrafi sobie poradzić z Mission Impossible, tak? Czyli on tam te wszystkie misje, które wydają się po prostu nie do rozwiązania, nie do wykonania, on wykonuje. Wiadomo, jak to w piłce. Dopóki piłka w grze. W każdym razie w ŁKS-ie nie załamują się, nie wywieszają białej flagi i walczą. Przynajmniej dają znaki, że zamierzają na wiosnę powalczyć o to utrzymanie w Ekstraklasie. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie. W każdym razie, na razie w Łodzi, przynajmniej w tej części ŁKS-owej, nastroje są całkiem niezłe, bo okazało się, że działacze przeprowadzili hit transferowy. I to właśnie o tym piłkarzu dzisiaj będzie. No to co? Przenosimy się do Łodzi. Do ŁKS-u zawitał gość z takim CV, że gdyby tylko po tym go oceniać, to mógłby szukać na spokojnie roboty w najlepszych polskich klubach. Riza Durmisi to duński lewy obrońca, który w swojej karierze reprezentował barwy takich ekip jak Betis, Lazio, Nicea czy Salernitana. Do tego 23 mecze rozegrane w reprezentacji Danii. Facet grał w swojej karierze z naprawdę znanymi, bardzo dobrymi piłkarzami. W lipcu 2018 roku Lazio wyłożyło na niego 7,5 miliona euro. Więc jak to się stało, że prawie 6 lat później trafił do Beniaminka Ekstraklasy, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie 10 zdobytymi punktami? Kiedy to wszystko się tak pogmatwało? Durmisi jest produktem Akademii Brøndby Kopenhaga, do której trafił już w wieku 6 lat. Przez następne 12 lat przechodził kolejne szczeble piłkarskiego szkolenia w duńskim gigancie, aż w końcu trafił do pierwszej drużyny, w której występował przez 4 sezony. Łącznie w Brøndby rozegrał 107 meczów, strzelił 7 goli i zaliczył 12 asyst. Latem 2016 roku postanowił sięgnąć po niego Betis. Hiszpanie wyłożyli na Durmisiego 2 miliony euro. W klubie z Sewilli Duńczyk rozegrał 2 pełne sezony z niezłymi osiągami indywidualnymi. 54 mecze, 3 gole i 7 asyst, a Betis zajął w La Liga najpierw 15, a potem wysokie 6 miejsce. Nic więc dziwnego, że Lazio postanowiło wyłożyć na rozwijającego się obrońcę te 7,5 miliona euro. Transfer do pięknego Rzymu miał wznieść karierę Durmisiego na zupełnie nowy poziom, a niestety zaczął ją zwijać. Przede wszystkim Duńczyk nie poradził sobie z silną konkurencją panującą na lewej stronie Lazio. Był Senad Lulić, był Jordan Lukaku, był Stefan Radu, a Durmisi, gdy w końcu dostawał swoją szansę, to nie przekonywał na tyle, żeby w kolejnym meczu też zacząć w podstawowym składzie. Do tego miał problemy ze zdrowiem, nie jakieś poważne, ale a to łokieć, a to plecy, a to coś tam. W sezonie 2018-2019 rozegrał tylko 10 meczów w Serie A. Łącznie na boisku spędził zaledwie 318 minut. Trochę więcej sobie pograł w Lidze Europy. 7 meczów, ale minut aż 437. Ale to i tak nikogo nie przekonało do umiejętności Duńczyka. W Lazio wystąpił w tylko 19 meczach i zanotował 1 asystę. Nic dziwnego, że szybko postanowiono się go pozbyć i od tej pory rozpoczęło się wielkie podróżowanie Durmisiego po Europie. Najpierw Nicea, tylko 5 meczów, potem drugoligowa Salernitana, 5 meczów, 1 asysta, następnie Sparta Rotterdam, 9 meczów i na koniec 2 drugoligowe kluby w Hiszpanii, Leganes i Teneryfa. Tutaj łącznie tylko 12 meczów, szczególnie ta Teneryfa to była masakra. 1 mecz, 8 minut, a poza tym kontuzja. Czyli od zakończenia sezonu 2018-2019 Durmisi rozegrał tylko 31 meczów. 31 meczów w ostatnich 4 latach? Dramatyczna statystyka. W końcu w lipcu 2023 roku jego kontrakt z Lazio wygasł i Duńczyk pół roku spędził na bezrobociu. Aż tu nagle w styczniu pojawił się w Łodzi. Co ciekawe, Durmisi w czerwcu zeszłego roku był łączony ze Śląskiem Wrocław. Podobno jego losy śledził dyrektor sportowy Dawid Balda i ostatecznie lewy obrońca trafił do Ekstraklasy, ale nie do lidera,
tylko do drużyny zamykającej ligową tabelę. Widziałem na Twitterze, że jeden z duńskich kibiców zastanawiał się, jak to możliwe, że tak rozpoznawalny zawodnik wybrał polski klub, który jest absolutnym faworytem do spadku z Ekstraklasy. No właśnie, co przekonało Durmisiego do podpisania kontraktu z ŁKS-em? Posłuchajmy. Wiele rzeczy. Po pierwsze, Janusz Dziedzic wcześniej się ze mną skontaktował. To mnie przekonało, pokazał mi, że klubowi na mnie zależy. Wiedział, że miałem wiele ofert, może lepszych finansowo, ale to nie było dla mnie najważniejsze. Chcę być w klubie, w którym czuję się jak w domu. Po rozmowie, kiedy przyjechałem do klubu, spotkałem drużynę, nie miałem wątpliwości. To była tylko kwestia czasu, kiedy podpiszę kontrakt. Mówił nowy obrońca Łodzian w wywiadzie i dodawał: chciałbym pomóc drużynie jak tylko mogę, także bramkami i asystami, ale ostatecznie to nie ja decyduję o tym, kto gra, tylko trener, więc będę to szanował. Swoim doświadczeniem będę wspierał młodszych zawodników, ale również przede wszystkim pokazywał, że jestem tu, aby grać w piłkę i znów wejść na poziom, który reprezentowałem wcześniej. Czyli Riza daje sobie te pół roku w Ekstraklasie na odbudowanie formy, a potem się zobaczy. A co go w Polsce przeraziło? Temperatura. To jest jedyna negatywna rzecz, jaką mogę powiedzieć. Jest tak zimno, że zamarzam. Przyzwyczaiłem się do życia za granicą w ciepłych krajach przez ostatnie 5-7 lat, ale jest w porządku. Przyzwyczaję się. No spoko, Riza. Też mnie to przeraża, a żyję tu od dziecka. No dobra, to czego kibice ŁKS-u mogą spodziewać się po swoim hicie transferowym? Durmisi to zawodnik szybki, z dobrym dryblingiem, potrafi precyzyjnie piłkę podać, dograć. Do tego jest wszechstronny i na lewej stronie boiska może zagrać zarówno niżej, defensywnie, jak i dużo bardziej ofensywnie. Na papierze to powinno być duże wzmocnienie po prostu słabego kadrowo ŁKS-u. A jak będzie w rzeczywistości? Trzeba pamiętać o tym, że w ostatnich latach Durmisi grał mało. Jest to zawodnik do odbudowy. W tym już głowa trenera Stokowca i jego sztabu, żeby Duńczyka jak najszybciej doprowadzić do piłkarskiego życia. W każdym razie życzę kibicom ŁKS-u, żeby z Durmisiego mieli więcej radochy niż kibice Śląska z innego Duńczyka o ciekawym CV, czyli z Ochory. No tak, czyli do Łodzi trafiło mocne nazwisko, ale trzeba je bardzo, ale to bardzo porządnie odkurzyć. Po prostu trener Stokowiec musi zabawić się trochę w doktora Frankensteina i ożywić tego piłkarskiego trupa. Po prostu, no bo Durmisi w ostatnich latach to grał bardzo mało. I tego gościa trzeba po prostu jakieś nowe siły witalne w niego wpakować, doprowadzić go do formy. Nie wiem, czy oni się wyrobią do połowy lutego, kiedy Ekstraklasa wraca do gry. Zobaczymy. W każdym razie na pewno jeden transfer takiego zawodnika ogranego, doświadczonego jak Duńczyk, to nie jest wszystko. ŁKS powinien się jeszcze bardziej wzmocnić przed tą rundą rewanżową. Powinno jeszcze kilka nazwisk do drużyny z Łodzi dołączyć. Jestem ciekaw, czy działacze ŁKS-u pójdą w taką stronę, że zaczęliśmy od Durmisiego i za chwilę jeszcze 2-3 jakieś takie ograne, znane nazwiska nawet na tym naszym polskim podwórku dołączą do ŁKS-u. Trochę jestem ciekaw, czy ŁKS pójdzie, no trochę mi to zaczyna przypominać sytuację w Odrze Wodzisław, sezon, o ile mnie pamięć nie myli, 2009-2010. Wtedy Odra Wodzisław też walczyła po prostu rozpaczliwie o utrzymanie i w przerwie zimowej ściągnęła do Wodzisławia takie nazwiska Kantoro, Onyszko, Brasilia, więc tam były takie wzmocnienia, taka na szybko budowana paka na utrzymanie. Ostatecznie wtedy Odrze Wodzisław nie udało się utrzymać. Ja ŁKS-owi absolutnie i jego kibicom nie życzę źle, jestem ciekaw, czy właśnie za Durmisim przyjdą inne nazwiska, przyjdą inne wzmocnienia składu, przynajmniej potencjalne, przynajmniej na papierze. Zobaczymy. Tak jak powiedziałem, ja już powoli nie mogę się doczekać startu nowej rundy Ekstraklasy. Dobra, ale już dosyć gadania o Odrze Wodzisław sprzed 13-14 lat, dosyć gadania o ŁKS-ie, kończę. Kończę i będę teraz czekał. To znaczy nie, jeszcze przy okazji kilka filmów wpadnie ode mnie na NGNW, więc nie musicie się martwić, bądźcie na bieżąco z powiadomieniami, czekajcie na nowe filmy, widzimy się. I zobaczymy, gdzie następnym razem się udamy. Czy to będzie Łódź, czy jakieś inne miasto w Polsce, a może na świecie. Zobaczymy. Do zobaczyska.